A jeszcze tak powiem tylko, że kiedyś ojciec Wojciech Gołaski zwrócił uwagę na to, że stare pieśni bardzo często są budowane z takich jakby trzech części. Że jest najpierw jest opowieść, to już to było lekcjo, potem medytacjo i na końcu oracjo. Nie? Czyli lekcja, czyli wykład, to jest cała treść, potem jest medytacja, czyli jakiś zachwyt nad tym, co śpiewaliśmy, i na końcu oracja. I bardzo często jest tak, że rzeczywiście ostatnią zwrotką jest doksologia, czyli słowa chwały, oddanie czci Trójcy Najświętszej. No to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i faktycznie w wielu pieśniach można to dostrzec. I co więcej, często nawet w śpiewnikach współczesnych, jeżeli są zwrotki, dużo zwrotek, to zazwyczaj są te zwrotki lekcjo. Już brakuje tego medytacjo. Czasami na końcu się dodaje jedną część oracji, ale tą medytację, szkoda, są najpiękniejsze, właśnie najbardziej takie teologiczne, wspaniałe myśli. No to śpiewajmy. Hej, now wszyscy zaśpiewajmy, cześć i chwałę Bogu dajmy, na bocz niech niemu wołajmy. Mocny Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności, rozpędź piekielne ciemności. Już Ci ona noc minęła, co czystek świat ucisnęła, a początek z grzechu wzięła. Na to Boży Syn jedyny, by ciemności zniosł i winy, w żywot wstąpił świętej Panny.